O sukcesach sportowców z klubu Kyokushin Karate informowaliśmy Państwa wielokrotnie. Ponownie sportowcy z Ostródy do swojej bogatej kolekcji mogą doliczyć kolejne medale, które wywalczyli w Ostrowi Mazowieckiej na 8. ogólnopolskim turnieju Karate Kyokushin. Były trudne zawody, ponieważ w zawodach startowało 400 zawodników w 28 ośrodków liczących się nawet w Polsce i no, było ciężko, ale... Ale z tych zawodów przywieźliśmy w sumie 12 medali. Mieliśmy 8 brązowych, 2 srebrne i 2 złote. Droga do medalu podczas tych zawodów była długa. Niektórzy z zawodników, żeby znaleźć się na podium, musieli stoczyć aż 5 walk. 12 medali sportowców z Ostródy zaowocowało 8. miejscem w klasyfikacji drużynowej. W klubie trenuje ponad 200 osób. Jak się okazało, karate to sport niezwykle rodzinny. Tutaj rodzin jest bardzo wiele. W tej chwili jest prawie 20 rodzin, które trenują u nas. Są to zarówno i rodzeństwa, jak są też i mamy, rodzice, tata, syn, córka. Wszyscy ćwiczą razem na jednej sali generalnie. Maja Kutryb-Wójcik w jednej sali treningowej spotyka się ze swoim synem Tymoteuszem. Latoroś trenuje już od 3 lat. Jego mama rok temu postanowiła, że swój wolny czas również poświęci na karate. Najpierw ty się zaczął trenować 4 lata temu. No zawsze był takim dzieckiem, że tak powiem, nadruchliwym, więc stwierdziłam, że karate będzie mu służyło, jeśli chodzi o właśnie tą nadruchliwość. No i się nie pomyliłam. Tymek, co ty robisz na karate? Co robicie na takich zajęciach? Ćwiczymy. A na czym polegają wasze ćwiczenia i wasze treningi? Żeby dobrze na zawodach wypaść i żeby zdobyć pierwsze miejsce. Karate zafascynowało też rodzinę Żeguniów. Ojciec, syn i córka regularnie przychodzą na treningi do ostródzkiego klubu. Na sali treningowej spotykają się 2 razy w tygodniu. Któregoś tam dnia znajomy powiedział, że córka chodzi na takie zajęcia, a generalnie czegoś szukaliśmy, żeby robić w zimę, żeby się ruszać, coś ćwiczyć i tak dzięki znajomemu tu trafiliśmy. Wciągnęło najpierw mnie, później syna, czy syna odwrotnie, najpierw Kubę, później mnie, na końcu Zuzia. Także... Kuba, od ilu lat ty trenujesz karate i co robicie na takich treningach? Ja już trenuję od 6 lat, no różnie, czasem no, walczymy, jakieś rozciąganie jest, czasem są wytrzymałościowe treningi. A ty powiedz nam, od ilu lat ty trenujesz karate i czy tobie się to podoba? Ja pół roku trenuję i bardzo mi się podoba karate. Półroczne treningi zaowocowały pierwszymi medalami. Zuzanna Żegunia z ostatnich zawodów przywiozła srebrny medal. Złoty krążek był niezwykle blisko, ale w dogrywce młoda zawodniczka uległa swojej rywalce. Janusz Trzeciak od dziecka marzył, żeby uprawiać sztuki walki. Marzenie te zaczął spełniać ze swoim synem w dorosłym życiu. Ja chciałem od młodych lat trenować. Nie było wcześniej możliwości. Dopiero później tutaj po kilkunastu latach w Ostródzie takie coś się powstało. No i zacząłem trenować. Syn był troszeczkę za mały jeszcze. Jak już podrósł, to go wciągnąłem po prostu w to. Ile miałeś lat, jak zacząłeś trenować karate i czy to fajnie, że z tatą spotykasz się na jednej sali treningowej? Zacząłem trenować, jak miałem 13 lat i podoba mi się z tatą trenowanie. Czas z rodziną można spędzać na wiele sposobów. Te rodziny wybrały wspólne treningi karate. Zawodnicy po długim sezonie mają teraz okres roztrenowania. Latem pojadą na obóz sportowy, na którym przygotowywać się będą do Galicia Cup, prestiżowych zawodów w Leżajsku.